Kilkanaście lat temu wyjechała z Polski, a kilka lat temu jej życie zupełnie się zmieniło. Ania jest moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Gdzie wyjechałaś? E, wyjechałam do Londynu e, już właśnie 15, prawie 16 lat temu. Dlaczego? E, dlaczego? To, to, to różne były powody. Po prostu chciałam e, zacząć inne trochę życie, chciałam tam studiować. I, ale to miała być tylko krótka chwila, a okazało się, że jestem tam nadal, więc bardzo się przedłużyło. Powiedz mi, czy to jest Twoje miejsce na Ziemi? E, myślę, że tak. Teraz, e, szczególnie teraz miałam okazję spędzić trochę dłużej, e, więcej czasu w Polsce, i myślę, że e, moje miejsce Pan Bóg wybrał w Anglii. Czy Pan Bóg od samego początku e, dla Ciebie w Twoim życiu był ważny? E, znaczy, wychowałam się w katolickiej wierze, e, wiadomo, jak w Polsce, rodzice byli katolicy, ale dopiero e, w sumie moje cierpienie, bo miałam e, dużo problemów zdrowo zdrowotnych e, i uzdrowienie, którego doświadczyłam, spowodowały, że moja wiara po prostu poszła, no, <śmusza> no musiała pójść bardzo wysoko do góry, bo jak się widzi cud, to już się nie da inaczej. Aniu, czy Ty o ten cud się modliłaś? Czy modliłaś się o łaskę zdrowia dla siebie, czy prosiłaś też innych o, o modlitwę? To może mhm. o tej historii Twojego uzdrowienia porozmawiajmy? E, tak, e, prosiłam bardzo długo o uz uzdrowienie. Miałam 7 lat problemów z kręgosłupem. E, wypadł mi pierwszy dysk. E, później lekarze mówili, że jak będę ćwiczyć, jak będę pływać, jak będę robić fizjoterapię, to wszystko będzie dobrze. No, a po roku drugi dysk w mi wypadł, e, więc wtedy zaczęła się walka, tak jakby o przetrwanie, bo miałam ból kręgosłupa codziennie, a, a co jakieś 6 miesięcy robiło się gorzej, że znowu po prostu albo trafiłam do szpitala, albo znowu byłam w domu e, uziemiona, bo nie mogłam ruszać nogami, e, tylko, tylko ręce zostawiało, bo tu, wiadomo, kręgosłup boli, nic nie możesz ruszyć. I tak leżysz przez dwa miesiące, i później znowu się uczysz chodzić, i tak dalej. I znowu się tak dzieje, co e, za kilka miesięcy, więc to był bardzo ciężki czas, e, ale wtedy chodziłam wszędzie, szukając uzdrowienia, e, szukając, modząc się i szukając jakichś modlitw o uzdrowienie, czy jakieś miejsce, gdzie, gdzie są e, wiadomi ludzie, którzy mają dar uzdrawiania. To w takim razie powiedz mi, jeżeli takie historie trudne, zdrowotne przytrafiają ci się co kilka miesięcy, to jesteś młodą kobietą, pełna, pełnia życia tak naprawdę i ogromne perspektywy też dotyczące i Twojego rozwoju, mm. i Twojej dalszej też kariery, to bardzo dużo pokory potrzeba wtedy, kiedy w mm. domu ląduje się na dwa miesiące. Systematycznie co kilka tak. miesięcy. Tak. Znaczy to był bardzo ciężki czas, bo, e, bo to był początek moich studiów w, w Anglii, w Szkocji. E, dokładnie na początku byłam w Szkocji e, i nie miałam tego czasu, kiedy, kiedy się bawisz, kiedy masz pełną energii i tak dalej, bo ja ciągle byłam chora. Albo musiałam nadrabiać zaległości w szkole, albo mnie wyrzucano z pracy, bo byłam na, za długo na chorobowym, więc ciągle był jakiś problem i to nie było proste. A co jeszcze do tego dodać, to za każdym razem, kiedy właśnie miałam problem z kręgosłupem, kiedy to się działo, że znowu byłam uziębiona w nałóżku, bez, bez możliwości chodzenia i tak to, dalej, to byłam zawsze sama z jakiegoś powodu, albo moja najbliższa rodzina, albo tam moi najbliżsi przyjaciele akurat gdzieś byli na jakimś wyjeździe, czy w delegacji, czy coś, więc zawsze byłam zdana na Pana Boga. W tych momentach, gdzie na przykład ktoś musiał mi przynieść jakieś jedzenie, albo zabrać mnie do szpitala, czy, czy, czy pomóc mi pójść do lekarza, czy tak dalej. Zawsze Pan Bóg kogoś tam mi przysłał, kogoś, kto nie uważałam za jakiegoś bliską znajomą, czy, czy kogoś z pracy, ale Pan Bóg zawsze, bo ja też jestem taką osobą, której bardzo ciężko poprosić o pomoc. Więc wtedy zawsze modliłam się do Pana Boga, mówiąc, że. No, wiesz, że jestem ciężka, no nie poproszę, no ale pomóż mi. Ciebie <laughs> jestem w stanie coś. prosić, prawda? <laughs> tak. A jakim towarzyszem w chorobie jest Pan Bóg, powiedz? E, no, znaczy, teraz jako już zdrowa osoba, to bardzo często wspominam mój czas choroby, kiedy miałam te moje takie krótkie rekolekcje, jak ja to nazywam, bo to był mój czas z Panem Bogiem, bo. E, byłam w zbyt dużym bólu, żeby cokolwiek oglądać czy czytać, więc najczęściej tylko mi zostawało się modlić, czy jakąś tylko muzykę uwielbienia słuchać, i, i to było wszystko, <laughs> e, bo zbyt bardzo byłam w bólu, żeby mogła cokolwiek innego robić. E, więc, a o dziwo wspominam ten czas jako właśnie bardzo dobry, że to był czas, kiedy byłam z Panem Bogiem. Um, bo zawsze jakieś kilka stron mi się udało przeczytać jakieś dobrej książki. Najczęściej to były książki o uzdrowieniu. <laughs> um, ale tak, te, w ten sposób e, pamiętam, że to był czas trochę błogosławiony ze względu na to, znaczy trochę na pewno błogosławiony, bo był to czas e, pana Boga, przygotowywania mojego serca do tego uzdrowienia, które w końcu się wykonało. <laughs> Jak ono się wykonało powiedz? Bo wspomniałaś o tym. Że szukałaś takich miejsc i takich ludzi, żeby też ich poprosić mhm. o, o modlitwę. Tak. E, znaczy, na pewno to był ciężki e, czas pod względem tego, że jak idziesz na taką modlitwę uzdrowienia, e, no to musisz swoją wiarę po prostu wzmocnić jakoś, żeby wierzyć w to, że to uzdrowienie jest. A najczęściej, przynajmniej tak mi się wydawało, takim, takiego podchodziłam ja punktu, że idziesz na to uzdrowienie, ale to inni zostaną uzdrowieni, nie ty. I widzisz ty uzdrowienia, czy widzisz kogoś, który wstaje z wózka inwalidzkiego, no ale to nie będzie ty, bo ty jesteś pewnie za albo nie zrobiłeś coś tam, czego trzeba zrobić albo Pan Bóg wysłał ci to na karę, bo ja miałam różne myślenia, szczególnie ze względu na to, że, że to tak długo trwało i tyle razy musiałam być na różnych modlitwach o uzdrowienie, i jak idziesz tam i oczekujesz z taką wielką wiarą i później to się nie dzieje, to wtedy różne myśli przychodzą. Wracasz do domu z zrozczarowany i wtedy, no to jak ja mam teraz znowu się na za miesiąc przygotować, żeby znowu pójść na tą mszę i znowu być pełny wiary, pełny nadziei, że to się stanie. Ania, a miałaś pretensję do Pana Boga, że to nie ty? Albo na przykład, czy dzieliłaś się z kimś? Zobacz, tej osobie się udało, a ja po raz kolejny tutaj jestem i nic. I... Ile czasu tak naprawdę trwała y, twoja y, walka o zdrowie? Mm -hmm. e, tak, e, miałam czasami do Boga pretensje, a czasami po prostu myślałam, że nie jestem warta tego uz uzdrowienia, czy, czy coś jest ze mną nie tak, że jestem zbyt grzeszna. Um, więc to były takie różne emocje, które przechodziły w tym czasie. Um, ale to. Znaczy, ja patrzę na to, że najważniejsze było dla mnie w tamtym momencie, żeby zaakceptować, e, że to jest Pana Boga wola, że to moje cierpienie, ten mój ból, ten ciągły problem z kręgosłupem, że to jest Jego wola, że On to chce. I, i moja mama była najbardziej pomocna w tym, <laughs> bo e, pamiętam po raz pierwszy, jak zadzwoniłam i, i płakałam, że jestem w agonii, że umieram w szpitalu, że to jest taki straszny ból, że zemdlałam z bólu i tak dalej. A moja mama przypomniała mi historię e, e, Marii Wadi e, i tam jest jej video w internecie, e, kiedy ona śpi, e, dzieli się swoim świadectwem, że jak była w więzieniu i tam, już nie pamiętam dokładnie tej historii, ale wszystko po prostu źle szło. E, ona była w więzieniu ze względu na to, że e, pro-life akcję prowadziła i jak była w tym więzieniu, to ona uklękła i wielbiła Boga za tą sytuację, dziękowała mu za to wszystko. I moja mama za każdym razem mi przypomniała, że jak jest, jakiejkolwiek jesteś sytuacji, jak jesteś na tym łóżku, leżysz, nie możesz się ruszać w, w bólu, dziękuj Panu Bogu. I pamiętam, że na początku to ja dziękowałam przez zęby zaciśnięte i taka pani jest. Dlaczego ja mam ci dziękować? Nie rozumiem tego. W ogóle nie ma to sensu. Dlaczego? Jak ja mam ci dziękować za co? Jestem tutaj w bólu. Nawet nie jestem w stanie klęknąć, przy no łóżku, żeby się pomoglić. Też, też. Nawet to. Ale później z czasem zaczęłam już to bez zaciskania zębów mówić. Później, za, później zaczęłam e, nawet, e, to było takie automatyczne, że pierwsza rzecz, która przychodziła mi, ten, ten ból przychodził, ja dziękowałam, nie rozumiejąc dlaczego ja dziękuję, bo jest to ciężkie z, z punktu no, ludzi, żeby zrozumieć, dlaczego ja mogę dziękować za, za ten cały ból. No e, a później już nauczyłam się tego i myślę, że to było bardziej takie, że Pan Bóg pomógł mi zaakceptować w tym, czym jestem. I wtedy dopiero tak myślę, że byłam gotowa na, na, na przyjęcie tego uzdrowienia, bo zaakceptowałam, że to była Pana wola, żeby mi to zesłać najpierw. To w takim razie myślisz, że y, on y, pierwszą uleczył Twoją duszę, a dopiero tak. później Twoje ciało? E, myślę, że tak. E, I mogę właśnie tutaj e, już powiedzieć, jak moje. Bo w sumie miałam dwa uzdrowienia w związku z tym Krągosupem, e, że jak pierwsze uzdrowienie się stało, e, bo ja też podchodziłam w pewnym momencie, jak właśnie pod koniec mojej walki z tym akceptowaniem, czy myśleniem, że może Bóg nie uważa, że jestem godna tego uzdrowienia, to ja zaczęłam patrzeć na różne, różne rankingi różnych ludzi, którzy mają dar posługiwania, uzdrawiania i patrzeć, który, który ma najlepszy, myśląc, że może mi się uda pójść do nich. I Pan Bóg będzie zajęty uzdrawianiem tam innych, i mi się tak po prostu nie dotknie ten, ten uzdrowiciel, tak i się przez uda. To przypadek, jest przypadek, przypadek, i Pan Bóg nie zauważy. Zobacz, bo to jest takie bardzo ludzkie, bo my szukamy tak naprawdę pomocy w różnych miejscach, tak? tak? No i szukamy, myślimy sobie, jeżeli poproszę tę osobę o, o modlitwę, tak. to się uda. To tak. jest większe prawdopodobieństwo. Tak, tak. znaczy to, to było właśnie u mnie, że ja już myślałam sobie, że Pan Bóg nie chce mi to zrobić. No, ale ta osoba ma ten dar. Wiem, że od Boga, ale może się uda po prostu przechytrzyć. Mm -hmm. <laughs> uda się jakimś cudem e, to zrobić. No, ale tak się nie działo. Ale właśnie byłam na modlitwie, e, mod, e, grupie modlitewnej w Londynie e, raz i czułam, że zaczyna się właśnie mój e, jeden z, z, z ba, e, bad epizodów, znaczy złych, takich mocnych e, bólów, że przychodzą i że powinnam jak najszybciej pójść do domu i odpocząć, żeby się nie pogorszyło. Bo ty już znałaś, jak ta choroba e, tak. się zaczyna. no to już 7 tak, lat było, więc wiedziałam, już, kiedy, się, kiedy zaczyna gorszy... Okres, więc wiedziałam, że muszę jak najszybciej wrócić do domu, a tutaj jestem w środku grupy modlitewnej i wychodząc, po prostu była dwójka ludzi, którzy oferowali modlitwę wstawienniczą. A więc tak na, na, na wychodnym, tak, tak powiedziałam, że no w sumie mam, miałam wtedy duże problemy w pracy. Więc pomyślałam, no dobrze, niech się pomodlą. I tak w połowie modlitwy ten jeden, jeden, to był chłopak, zapytał się, czy coś jest jeszcze. A według mnie, ja wiedziałam, że na tej grupie modlitewnej nigdy nie mieli uzdrowienia, więc dla mnie jego rating był w ogóle zerowy, więc to nie był ten, z którym myślałam, że mógłbym, tam się coś mi stać, uzdrowienia tam nie będzie, więc taka byłam, że... No, Możesz się pomodlić, zamyk kręgosłup, ale kompletnie nie wierząc, kompletnie, że to, to nie jest, nie, nie będzie nic się nie stanie. Pomodlili się i, i czułam nic. Wróciłam, usiadłam na ławki, myślałam, że może Pan Jezus chce, żebym usłyszała coś, co na tej modlitwie, bo akurat było to w czasie konferencji, że może coś mam usłyszeć i dlatego przestało mnie na chwilę boleć. Usiadłam, nic mnie nie bolało, już taka dziwne. Przyszedł weekend, robiłam wszystkie rzeczy, które wiedziałam, że nie mogę. A ty czekasz, że ten ból przyjdzie. Tak, i cały czas czekam i próbuję różne rzeczy, no i nic, nie przyszedł ból. I wtedy poszłam do pracy w poniedziałek, no i opowiedziałam moim znajomym, że no, takie rzeczy się nie dzieją, ty chyba zwariowałaś. E, to, to nie może być prawda i pamiętam, jak bardzo e, moja wiara i moja nadzieja w to, że zostanę uzdrowieniem, tak po prostu przygasały. E, poszłam wtedy do lekarza, który zrobił e, skan, powiedział, że nie, pani jest dalej chora, więc taka byłam, taka, no nie rozumiem, dla, co się dzieje. No ja nie czuję bólu, wiem, że to jest niemożliwe, żebym mnie czuła bólu, bo moje e, na nerwy zawsze te dyski dotykały, więc e, muszę mieć ból, to jest normalne, więc byłam taka, no nie rozumiem. Aniu, przepraszam, ale muszę mm -hmm. Cię o jedną rzecz dopytać. A mianowicie o to, czy nie było tak, że trochę wpadłaś w, taki, w takie błędne koło ludzi, którzy uzdrawiają? To znaczy, mm, że bardzo jednak pokładamy, nawet mm -hmm. wtedy, kiedy to oni są narzędziami w rękach Pana Boga, tak bardzo pokładamy nadzieję w nich samych. O tak, ja myślę, że bardzo. E, bo, bo właśnie o tym to świadczyło, że że Jak to się uzdrowienie moje stało, to ja też nadal myślałam, że to jest niemożliwe, że, to że nie w tej jest to. Grupie, grupie, albo że bo ta grupa nie miała uzdrowień, więc to nie może być tak. Później no, zniechęcenie też przyszło, jak ludzie patrzyli na mnie z reakcją, że o, ty jesteś jakaś ten, więc też myślałam, że no, to nie może być tak. Ale tak czy siak stwierdziłam, że pojadę do Medjugorje podziękować Maryi za moje uzdrowienie. Ale wiedziałam, że to nigdy bym wtedy publicznie się nie podzieliła moim uzdrowieniem. To było takie, że to było skryte, tam tylko, jak ktoś się mnie pytał, to mówiłam: No, już mój kręgosłup jest ostatnio dobrze, ale już, już przestałam się dzielić. Mówić. Że choroba jest, ale nie ma tak, bólu. Tak, mhm. więc to się, to się to zmieniło, że się wstydziłam tego uzdrowienia. Um, i jak pojechałam do Medżegorii, to byłam cała taka szczęśliwa, że w sumie jadę tam dziękować, i myślę, że to też jest takie miejsce, gdzie ludzie pełno cudów doświadczają, więc było prościej. Ale tam, w miejscu, gdzie spałam, był, był człowiek, który robił, uzdrawiał rejki. Ja już wtedy wiedziałam, że jest to reiki, które znaczy, że jest to nie pochodzi od Boga, że to jest siła używana z innych mocy, więc nie byłam kompletnie zainteresowana zresztą mówiłam cały czas, że ja przyjechałam tutaj, żeby dziękować za moje uzdrowienie, nie potrzebuję jakiegoś kolejnego uzdrowienia. No, ale ten pan nalegał ciągle, ciągle ko koło mnie. Jak tylko mnie widział, cały czas nalegał, że coś czuję, że musi coś mi pomóc, że on chce mnie uzdrowić, że on musi się za mnie pomodlić. Ja nie chciałam, ale w końcu, jak on wyjeżdżał, to, to, to mnie przytulił na pożegnanie. I w tym momencie przyszło u mnie strasznie dużo lęku, że o, to teraz ja pozwoliłam. Żeby złe siły teraz do mnie przyszły. I jako, jak, jako rejki, jak się mówi, że to jest Healing Touch, czyli uzdrawiający dotyk, no to on na pewno teraz mnie dotknął. No to jak mi przytulił, to na pewno teraz ten mój kręgosłup coś się stanie złego. I szłam cała spanikowana spać, myśląc, że to teraz już wszystko straciłam, że przecież teraz pozwoliłam, żeby on mnie dotknął. Ten dotyk musi być zły, więc pewnie teraz wszystko pójdzie. No, do śmieci, że moje, moje uzdrowienie i tak dalej, wszystko ten. No i tak się stało. Obudziłam się rano w wielkim bólu, nie byłam w stanie wstać, myślałam, że nie wiem, jak ja polecę z powrotem do Anglii, co ja mam teraz ze sobą zrobić. I pozwoliłam na te złe myśli, czy na to powiedzenie panu Bogu, że diabeł jest silniejszy niż ty, pozwoliłam na to. I z mojego uzdrowienia już nic nie zostało. Ale zobacz, i po raz kolejny e, doświadczasz, doświadczasz sytuacji człowiek człowiek tak. przez tak. cały czas. Tak. Jednak tak mocno trzymasz się tej, tej tak. mocy ludzkiej tak mhm. naprawdę, tak. że pozwalasz na to, żeby wypuścić to, co Pan Bóg ci dał. Tak. No to niestety to było. Znaczy później jak patrzę na to z perspektywy, no to. To była bardzo duża moja głupota, ale ja też nie miałam wiedzy w tym, tym momencie. Kurczowo się trzymałam jakichkolwiek rzeczy, które wiedziałam o uzdrowieniu, i jak się widziało różne uzdrowienia przez jakiegoś, jakąś osobę, to myślałam, że to jest droga, skoro Pan Bóg sam nic nie robi. Tak mi się wydało, wydawało wtedy. No i więc mój kręgosłup miał się jeszcze gorzej. E, po tym epizodzie w Medjugorju Pojechałaś, żeby podziękować za uzdrowienie. Tak, podziękowałam. Więc to był dla mnie wtedy bardzo ciężki czas, bo myślałam sobie, że no to Pan Bóg mi dał takie cztery miesiące e, Jego miłosierdzia, a teraz to już koniec, to już będę miała zawsze ten kręgosłup. Wtedy to już się zaczęło dziać, że miałam co dwa miesiące te, te złe e, okresy, więc. Tylko co udało mi się chodzić znowu i znowu już się kolejny stawał, więc to było straszne, bo, bo to trochę zajmuje, żeby wyjść z takiego złego okresu, żeby później móc chodzić i tak dalej, w tym bólu. Więc po roku lekarze powiedzieli, że procedurę, którą przez cały czas odkładali, mówili, że jestem za młoda, że nie chcą tego zrobić, że, że trzeba poczekać, to stwierdzili, że jest czas, że za dużo jestem ciągle. Na chorobowym i to nie pomaga żadne te terapie i, i fizjoterapie i tak dalej. Bo więc... trudno też jest prowadzić normalne życie, no tak, no ja prawie... mieć normalną pracę. Prawie nie miałam, tak. <laughs> e, no więc miałam tą procedurę zrobioną, e, która miała być e, całkiem e, bezpieczna, no ale się nie udała. E, więc e, się obudziłam i powiedzieli, e, no i zobaczyłam, że mam spaliżowaną nogę do kolana lewą. Czyli ktoś operował twój kręgosłup? Tak? E, znaczy, to była taka procedura innowacyjna pierwszy raz tam w Anglii mm -hmm. Lebiona, e, więc nie była do końca operacja, to była procedura, ale e, tak czy siak dotykali nerwy i tak dalej, no i uszkodzili te nerwy u mnie. E, I one były właśnie odpowiadalne za moją lewą nogę. E, więc straciłam czucie w tej nodze. No oprócz tego kręgosłup był no gorzej, czy, czy tak samo, no, nic, nic nie poprawiło. E, więc no to było wtedy dla mnie straszne. Um, bo ja nie wiedziałam, co teraz mam zrobić, bo myślałam sobie, no, Pan Bóg mnie zawiódł, lekarze mnie zawiedli też, no to gdzie ja mam teraz iść? Um, Mimo to i tak to było pełny czas, pełen e, błogosławieństw, bo nawet pamiętam, że leciałam na wózku inwalidzkim do, do Polski, do domu, na święta. E, I ja byłam po prostu taka szczęśliwa jak dziecko, bo, bo patrzyłam na te wszystkie rzeczy, które są przygotowane dla wózków inwalidzkich, na jakieś podjazdy do góry, do poziomu samolotu i tak dalej. Ja byłam po prostu jak dziecko cała taka. Ale to jest fajne, a to jak tak się fajnie przesuwa, a to i tak dalej. Pan, który to obsługiwał, po prostu patrzył na mnie. Jak ta dziewczyna co sobie jest, nawet się zapytała pani pierwszy raz to wszystko wiecie, a taka tak. on taki i pani taka szczęśliwa jest, że na wózku pani jest, jest taka ale to wszystko jest takie fajne, taka technologia, której nie widziałam nigdy w życiu, nie doświadczyłam. Um, ale to było błogosławieństwo Pana Boga, że mi dał tą radość, mimo, mimo to, że ja czułam, że chcę się tylko załamać i, i w depresję wpaść, i tak dalej. Aniu, a pytam, co mówili lekarze? To mówili, że już nie odzyskasz tego czucia w, w nodze. Bo czy ty miałeś w ogóle świadomość tego, że nie tylko podróż z mm. Londynu do, do Polski to będzie podróż na wózku inwalidzkim, ale że to może być perspektywa na dłużej. Tak, ja miałam tą perspektywę, znaczy lekarze w Anglii nie wiedzieli do końca, bo e, to było pierwszy raz, kiedy im się nie udało w Londynie, byłam pierwszym przypadkiem, e, więc oni do końca nie wiedzieli, czy, czy to będzie stały paraliż, czy, czy tymczasowy. Jedynie wiedzieli, że nawet jeżeli to jest tymczasowy, to trzy lata zajmie, żeby ten nerw się odbudował, ale tak naprawdę mówili, że musimy czekać te trzy lata, poczekać, żeby zobaczyć, czy coś się zacznie odbudowywać, czy nie. Um, więc wtedy, jak przyjechałam do Polski, to um, poszłam też oczywiście tutaj do szpitala, gdzie od razu mnie wzięli i mówili, że, że spróbują jakimiś zaszczykami faszerować ten nerw, żeby pomóc temu nerwowi. No ale później w końcu też mnie wypisali, bo powiedzieli, że no, nie widać, żeby była jakaś poprawa. Zrobili, co mogli, a teraz to trzeba czekać i, i zobaczymy. E, więc to był ten moment, gdzie wtedy myślałam, że wtedy się trochę załamałam, e, i ta radość, którą miałam wcześniej, myślę, że była największą radością dla moich rodziców, bo oni mówili, że mi przerażeni, że przyjeżdża córka i, i na wózku i tak dalej. E, ale w końcu no, ta radość tam już <grym> uciekała jak byłam wypisana w końcu z tego szpitala też tutaj w Gdańsku to, to wtedy całą noc, jak, szczególnie też jak morfina zeszła i ten, ten cały ból wrócił straszny i, i słyszeć to, że nie wiedzą czy nigdy już nie będę chodzić czy może za trzy lata coś się ten, I ciągle to hasło czekaj, czekaj. Tak, gdzie już 7 lat z kręgosłupem czekam na jakieś poprawę, której nie ma. Więc wtedy... Zaczęłam szukać wtedy już desperacko, że muszę znaleźć gdzieś tą modlitwę o uzdrowienie, i tym razem Pan Bóg musi mnie uzdrowić. I byłam z takim. prosiłam o tą wiarę, żebym miała tę wiarę, żebym naprawdę wierzyła w to uzdrowienie, i otrzymałam ją, bo w dniu, kiedy jak tam znalazłam, że jest ta modlitwa o uzdrowienie w tam jednym kościele w Gdańsku. Um, to Pan Bóg dał mi taką wiarę, że jak mi tata mówił, jest sobota, czym naprawdę muszę iść do tego kościoła, jutro będziemy szli, czy trzeba, to ja powiedziałam z całym takim przekonaniem w sercu, że tato nie chcesz przegapić, kiedy córka jest uzdrowiona. Tata po prostu siadł do samochodu, już się nic nie odezwał. Spakował wózek inwalidzki do bagażnika. Znaczy na kulach byłam, ale mm -hmm. tak, y wszystko już zapakowane i jedziemy. I zaczęła się msza, bo miała być msza, a później miała być modlitwa o uzdrowienie. Całej mszy nic nie usłyszałam, bo to było sanktuarium Miłosierdzia Bożego, więc tam był wielki obraz Miłosierdzia Bożego. I byłam po prostu przyklejona do tego obrazu. I po raz pierwszy i po raz ostatni to był taki jedyny moment w moim życiu, kiedy widziałam, jak Pan Jezus jest piękny. To było jakieś, no, to było niesamowite, bo nigdy później nie, nie widziałam go w tym samym świetle, czy w takim samym obrazie, więc nic nie słyszałam z tej mszy, <laughs> niczego nie widziałam, tylko po prostu patrzyłam na ten obraz, wydawał mi się tak piękny i cały czas tylko dziękowałam, co też było, wiedziałam, że to był Duch Święty we mnie, bo ja przyszłam przecież z moją litanią prośb, <laughs> uzdrowienie, uzdrowienie i tak dalej, a tutaj nie jestem w stanie nic z siebie wydukać, tylko w myślach dziękuję i dziękuję i nie rozumiem za co ja dziękuję. No i się skończyła i ksiądz powiedział, że no miała być modlitwa o uzdrowienie, no ale ten zespół jeszcze nie wrócił, bo to po świętach, więc będzie tylko wystawienie na świętego Sakramentu, no i podczas adoracji kto chce, może przyjść jak blisko chce do przodu, więc ja od razu powiedziałam mojej mamie, pomóż mi z moimi kulami, ja chcę jak naj, najbliżej być. No jak byłam na samym e, przodzie, to zaczęłam czuć, e, że ktoś mi masuje plecy i czułam ciepło w moim kręgosłupie e, i mi było tak błogo i tak dobrze, że myślałam, że zaraz zasnę, <laughs> więc po prostu wróciłam do ławki, zapominając, że nie mogę chodzić, a moja mama pobiegła za mną z moimi kulami, e, że o, chodzisz, co się stało? E, więc w tym momencie Pan Jezus z tym masażem swoim e, niesamowitym mnie uzdrowił. Aniu on dotknął serca czy kręgosłupa? Ja myślę, że bardziej serca, bo ja wiem, że cały ten e, czas mój, on zmienił dużo więcej mojego życia niż tego, co, co tam fizycznie się działo. E, bo teraz, taką jaką mam wiarę teraz, w porównaniu co było jakieś przed tym całym kręgosłupem, to, to, to nie dałoby się inaczej. E, bo nawet ten fakt, że teraz bardzo chętnie dzielę się tym, że moim uzdrowieniem, e, to zajęło. E, bo po pierwszym uzdrowieniu nie, nie, nie bałam się, się, siedziłam się, myślałam, że to jakieś, o, jestem dziwaczna, tak jak ludzie reagowali na to. Tak samo ja zaczęłam na to patrzeć. Teraz ja chcę wszystkim ogłaszać, że zostałam uzdrowiona i jak Pan Bóg był wspaniały dla mnie, więc to na pewno było jego przygotowanie mnie na to. Wtedy, kiedy wracasz od rodziców z Gdańska do, do Londynu, Mhm. Y, wtedy, kiedy na lotnisku trzeba jeszcze podnieść jakiś bagaż i tak dalej, boisz się, że znowu coś będzie nie tak z twoim kręgosłupem, nie. że... w ogóle nie. Ale myślę też dlatego, że y, zaraz po uzdrowieniu miałam właśnie test, y, bo dwa dni po tym, y, kiedy byłam uzdrowiona, to oczywiście, bo nie używałam tej nogi przez cztery miesiące, jak była sprejrzowana, więc straciłam wszystkie mięśnie i tak dalej, więc była chudsza. A później w ciągu nocy one urosły, więc to też to był jedyny moment w moim życiu, kiedy się cieszyłam, że przytyłam, bo wszystkie mięśnie urosły w ciągu nocy. Ale pamiętam, że następnego właśnie dnia moja mama szła do pracy i ja zaoferowałam, że ją odprowadzę, bo to mój pierwszy raz, kiedy mogłam pójść. E, po takim czasie, e, więc moja mama była taka cała zestresowana, ale jesteś pewna, a później będzie już musiała sama wrócić do domu, jak mnie odprowadzisz, a ja taka, że nie no przecież jest dobrze, ja taka, ale może weź kulę tak na wszelki wypadek, ja taka, nie będzie wszystko dobrze. Odprowadziłam moją mamę i tylko jak ona odeszła, już jej nie było, e, to nagle cały ból e, przyszedł, zaczęłam czuć, że noga mi e, uchodzi, e, że nie jestem w stanie na niej stanąć. I wtedy byłam cała taka spanikowana, co ja mam zrobić. I tylko mi się przypomniało, że Pan Bóg znowu oczekuje ode mnie, żebym powiedziała, czy, to, czy wierzę w to uzdrowienie, czy znowu lękowi i temu wszystkiemu się poddam i powiem, że o, moje uzdrowienie nie było ważne. Czy ono Te, przychodzi od niego? Tak. I w tym momencie sobie przypomniałam to całe wszystko zdarzenie w Medżugorie, kiedy też. I już wiedziałam, wiedziałam, też większą, miałam większą wiedzę, wiedziałam, że diabeł może te symptomy zesłać i Pan Bóg oczekuje od nas, że powiemy, to było od Ciebie, Panie Boże, ja chcę to uzdrowienie i biorę ją, je w Twoje imię, więc tylko zaczęłam się krótko modlić i zanim zdążyłam skończyć Ojcze Nasz, to wszystko przeszło. Eee, więc wiem, że teraz, znaczy, miałam kilka razy takich właśnie w kluczowych momentach, kiedy taka właśnie, taki atak dziwny przyszedł, eee, i za każdym razem bardzo krótka modlitwa wystarczyła. Więc wiem, że to były też moje takie małe cudy, które, albo wielkie w sumie, które przychodziły, żeby sprawdzić moją wiedzę, czy to, że, czy ufam Panu Bogu, że On napraw naprawdę przychodził do mnie i naprawdę On przyszedł z tym uzdrowieniem. To w takim razie powiedz mi, wtedy, kiedy już jesteś w Londynie, mhm. czy zgłaszasz się do lekarzy, czy masz jakąś wizytę kontrolną i mówisz, że już odzyskałaś czucie w nocy, tak. no i całkiem nieźle czujesz się, jeśli chodzi o mhm. swój kręgosłup. Tak, wróciłam, ale znaczy lekarze tam było to wiadomo, że oni po pierwsze nie chcieli się przyznać, że zrobili błąd, bo ja mogłabym ich zaskarżyć i tak dalej. Więc e, później, jak wróciłam i powiedziałam, że teraz ja już chodzę i wszystko jest dobrze. Oni byli jeszcze w większym e, szoku, więc oni tylko mnie wypisali jak najszybciej mogli. i Tylko ta dziewczyna jest dziwna, ale lepiej nic z, nie, nie, z nią wspólnego. Bo im mniej z nią mamy do czynienia, tym mniejsze szanse, że ona tak. weźmie nas do sądu. Problemy. Tak jest. <ś Aurora> więc tak, ale e, tak wiedzieli, że, że to jest nie, niemożliwe, e, co się działo, a, ale. Musieli to uznać. Aniu, czy ty jesteś w jakiejś wspólnocie w, w Londynie? Tak, e, jestem. To też wszystko się stało, że jak wróciłam do, do Londynu, już uzdrowiona, z pełnymi nogami, w sile i tak dalej, to był taka, była taka konferencja organizowana przez Corydlumy Christi. Jest to grupa, e, e, która jest koło Londynu. Oni organizowali e, taką weekendową szkołę prorokowania, na którą poszłam. E, i myślę, że to był też taki czas, gdzie moja wiara po prostu była, że ja wierzyłam wszystko, więc tutaj mówią, że każdy może prorokować i święty Piotr mówi w Ewangelii, że tak, każdy może, to ja po prostu, okej, okay, to jak może, no, jak każdy może, to każdy może. I zrobili takie proste ćwiczenia, że po prostu posadzili każdego z inną osobą, której nie, nie znali, i mówili, żeby się chwileczkę pomodlili. No i zaczęłam się modlić i powiedziałam tej osobie koło mnie, gdzie pracuje, co tam robi, co Pan Bóg chce w tej sytuacji, gdzie i opisałam dokładnie, jaka ta, jak ten biuro tej osoby wygląda, co oni tam robią i tak dalej. Ja byłam w szoku, co ja tam widziałam. Ta osoba była w szoku, co ja, co ja mówię, bo wszystko się zgodziło, wszystko było prawdą i co później ten, co Pan Bóg chciał powiedzieć, przekazać tej osobie również, że ja byłam, ja byłam w szoku. Więc wtedy powiedziałam: No dobrze, to skoro każdy może, to ja chcę jak najbardziej się wyćwiczyć w tym i, i udoskonalać w tym Darze. Ale wiedziałeś, że to jest rodzaj posługi, jednak, tak, że to jest tak. trudna posługa. Tak, wiedziałam, ale też wiedziałam, że musimy ją praktykować, a wiedziałam, że na tyle nie jestem mocna, żeby iść na ulicę i oferować jakieś opcje o sobie, więc ze znajomych, których tam e, widziałam, że byli na tej samej konferencji, zaoferowałam, żebyśmy się modlili między sobą e, i stworzyłam e, taką WhatsApp grupę gdzie było nas około 20 i zrobiłam po prostu na Excelu taki spreadsheet i każdy z nas codziennie modlił się za numerek, czyli to, który odpowiadał tam osobie. Więc tak między sobą modliliśmy się przez modli ta modlitwa. Tak, tak. I codziennie się modliliśmy, więc codziennie musieliśmy ćwiczyć się w tym prorokowaniu, czy patrzeniu jak ten dar rozwijamy, czy jak to wszystko działa. To było niesamowite, bo widzieliśmy, jak wszyscy rozwijają się w tym, jak, jak ta posługa jest niesamowita ile razy nawzajem sobie służyliśmy tym, i co zmieniało nasze życie, czy nasze, no wszystko dookoła. I po trzech miesiącach już szybko zaczęliśmy widzieć, jak, jak dobrze jest modlić się razem, kiedy jesteśmy w jednym miejscu, że to są owoce, e, gdzie że są wielkie albo owoce. Trzech. Znaczy tak. jest pięknie, jak się modlimy tak czy siak z domu, i przesyłamy przez wiadomość, ale jak właśnie się spotykaliśmy, żeby mówić o tych do naszych doświadczeniach. I zras to zrobiliśmy właśnie, w znaczy kilka razy zrobiliśmy w restauracji, ale po pierwszym razie jak zrobiliśmy, po prostu jak zaczęliśmy się modlić w restauracji, gdzie hałas, huk i tak dalej i kilka osób właśnie się dzieliło, że... Zanim to słowo prorocze jakieś otrzymają to muszą zamknąć kurtyny w domu, wyciszyć muzy żadnej muzyki, ciemno, wyłączyć światło, odmówić różaniec i wtedy może coś zaczynają słyszeć Pana Boga. A tutaj jesteśmy w restauracji i te osoby, które mają taki problem, żeby się wyciszyć i zacząć słyszeć hałas, muzyka, ludzie chodzący, nie ma żadnych problemów, bo, jest, bo modlimy się razem, gdzie dwóch lub trzech się modli razem. To, to Pan Bóg od razu przychodzi, słowa przychodzą i, i wszystko jest. Więc zaczęliśmy się spotykać u mnie w domu, a po sześciu miesiącach zaczęliśmy czuć, że chcemy, żeby był Pan Jezus bardziej z nami obecny w, w, w Eucharystii, żeby to było w czasie autoracji, kiedy ja też miałam wielkie... No, moje, moje uzdrowienie stało się przy autoracji, no, ja zawsze mówiłam, że no, no, nawet właśnie o, przepraszam, nie wspomniałam tego. Jak moje, moje, adoracje, moje uzdrowienie się wydarzyło i ksiądz powiedział, że nie będzie tego zespołu i tego wszystkiego, ja właśnie pamiętam, że wtedy powiedziałam, że ja nie potrzebuję żadnych ludzi, ja tylko potrzebuję Jezusa. Gdzie to było kompletnie co innego niż do tej pory, gdzie zawsze. Liczyłam na jakiegoś wielkiego uzdrowiciela, który ma tą siłę. Gdzie tutaj po prostu ten Jezus w miłosierdziu Bożym, ten obraz Jezu ufam Tobie, to było wszystko, co ja potrzebowałam. Wiedziałam, że Jezus jest w Eucharystii i to wszystko. Więc e, wiem, że, miałam, że mam e, dużą e, zamiłowanie do modlitwy właśnie w, w Eucharystii, e, w adoracji. Więc e, jak ludzie zaczyna, zaczęli właśnie otrzymywać słowa, że powinniśmy się przenieść do Kościoła, żeby mieć adorację, Um, to byłam w niebo i, i nagle wtedy się stałam liderką grupy, która teraz już e, prężnie działa, już od e, czterech, czterech, pięciu lat czterech. Um, I też posługujemy e, właśnie darem proroczym i darem uzdrowienia. Raz na miesiąc organizujemy właśnie msze uzdrowienia, e, które zawsze mają cuda, więc, które są niezamówite. I te małe, i te duże, jak to I się te małe, mówi, i, te I te małe, i te duże. Ja ogólnie kiedy... uważam, że uzdrowienie duszy, uzdrowienie naszego myślenia czy naszego serca jest dużo ważniejsze niż uzdrowienie ciała. Ale to przyszło z czasem, żebym to do tego doszła i do tego zrozum do to, to zrozumiała. Aniu, to jest piękne podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania i Twojego świadectwa. To uzdrowienie duszy, tak, tak. naprawdę. Za to spotkanie bardzo, bardzo Ci dziękuję. Wszystkiego dobrego dla Ciebie. Dziękuję bardzo.